Jak udaje ci się tak naprawdę godzić życie na nawet nie tylko dwa domy, ale na dwa kontynenty? No właśnie muszę się sprężać ze wszystkim bardzo. To znaczy, ja nie żyję na dwa kontynenty. Ja żyję na jednym kontynencie, żyję w Stanach, ale przyjeżdżam do Polski jak pracuję i też odwiedzić rodzinę. Więc tak naprawdę żyję w jednym miejscu, tylko odwiedzam Polskę. A miałaś na przykład taką myśl, żeby powrócić na stałe do Polski wraz ze swoją córką? Ale ja nigdy w życiu nie byłam na stałe właściwie w Polsce, bo nawet jak byłam dzieckiem, to podróżowaliśmy bardzo dużo. Wyjechałam z Polski na studia kilkanaście lat temu, więc to tak naprawdę to jest takie pytanie, na które ja nie umiem odpowiedzieć, bo przyjeżdżam czasami na dłużej do pracy i nie czuję potrzeby, że muszę przyjechać, żeby powiedzieć wróciłam. A jak na przykład widzisz edukację swojej córki, też w Stanach? No skoro tam mieszkam, to w Stanach. Okej. Okay. Zaczęła swoją edukację, bo dzieci w jej wieku w Stanach już idą do zerówki, więc jest w zerówce teraz.